stulecie odzyskania niepodległości to niezwykła okazja. Zarząd huty podjął decyzję, aby główny budynek przez tydzień podświetlały dwie wielkie narodowe flagi. Chcieliśmy tym akcentem okazać szacunek naszej ojczyźnie i przywiązanie do symboli narodowych. Śmiało! Okej. Okay. Będę pokazywał, także jeżeli nie będzie słychać, to będzie widać, okej? Spotykamy się dzisiaj przed Centrum Rekreacyjno-Sportowym na warszawskich Bielanach. Właśnie trwa rozgrzewka do bardzo pierwszego w historii Nordic Walking Marszku Wolności z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo się cieszę, że przez ostatni tydzień Bielańczycy tak hucznie świętują odzyskanie niepodległości, nie tylko na uroczystych apelach, nie tylko przed miejscami pamięci, ale również wyrażają swój patriotyzm, miłość do małej ojczyzny i do tej naszej dużej Rzeczpospolitej Polskiej właśnie w taki inny sposób, w przyjaźni i też w dbaniu o zdrowie. 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski i z tej okazji organizujemy już prawdopodobnie 15 raz turniej tenisowy dla amatorów właśnie z tej znamiennej okazji. Jak co roku bierze w tym udział około 50-60 amatorów i amatorek z Warszawy, ale nie tylko, bo w tym roku także gościmy dwóch obcokrajowców, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszych rozgrywkach. Turniej ma charakter amatorski, odbywa się w ciągu jednego dnia. Zazwyczaj jest miła, serdeczna, sportowa atmosfera. Turniej jest finansowany przez dzielnicę Bielany, która z nami od lat bardzo udanie współpracuje. Gramy na kortach ziemnych, w formułach uproszczonych, tak żeby w ciągu jednego dnia się wszystko pięknie odbyło. Jesteśmy uczestnikami turnieju z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Nasz turniej jest cykliczny. Od kilkunastu lat już właśnie w Dniu Niepodległości 11 listopada rozgrywamy zawody sportowe mające uświętnić naszą niepodległość, drogę do wolności, no i tą wolność, którą w końcu nam się udało odzyskać. W tym roku z okazji 100. rocznicy rozgrywamy w trochę innej formule. W turnieju uczestniczą zespoły bielańskich szkół podstawowych oraz liceów. Zgłosiło się 5 drużyn, rozgrywamy turniej systemem każdy z każdym i o zwycięstwie zdecyduje najwyższa ilość zdobytych punktów i ewentualnie małe punkty zobaczymy. Gramy do dwóch wygranych setów i ewentualnie tiebreak w przypadku remisu. Thank you.
już po raz 23 ognisko TKKF Chomiczówka organizuje przy wsparciu finansowym dzielnicy Bielany, miasta Starszego Warszawy, turniej szachowy dla dzieci i młodzieży do lat 16. Turniej od samego początku organizowany jest w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości polskiej. No tak się składa, że w tym roku obchodzimy oczywiście stulecie odzyskania niepodległości polskiej, a nasz turniej odbywa się już po raz 23. W turnieju uczestniczą dzieci i młodzież z terenu nie tylko dzielnicy Bielany, ale z całej Warszawy. No turniej ma już swoją renomę, od lat cieszy się dużym powodzeniem najmłodszych szachistów. Również w dniu dzisiejszym odbywa się też z okazji rocznicy odzyskania niepodległości turniej brydża sportowego par. Tak samo po raz 23. Jest to nasz piąty piknik patriotyczny organizowany na strzelnicy klubowej Związkowego Klubu Strzeleckiego Warszawa, zlokalizowanej na Marymąckiej 42. Piknik dzisiejszy zbiegł się z setną rocznicą odzyskania niepodległości Polski. Zapraszamy wszystkich chętnych. Jest tu cała pakiet imprez zorganizowanych dla dzieci, dorosłych, nauka strzelania, pokazy strzeleckie. Jest to impreza cykliczna, ale w tym roku szczególna. Bardzo zapraszamy. Proszę o odebranie. Proszę o przemówienie
Jego magnificencję rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, doktora habilitowanego profesora AWF Andrzeja Mastalerza. Listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy Magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, kończąc działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Szanowni Państwo, w miejscu, w którym dziś stoicie, 2 grudnia 1928 roku uroczyście wmurowano akt erekcyjny oraz tablicę okolicznościową w obecności licznie zgromadzonych gości. Na tablicy upamiętniającej dziesięciolecie Polski Niepodległej umieszczono następujące słowa. W 10. rocznicę niepodległości za prezydenta Rzeczypospolitej profesora Ignacego Mościckiego, prezesa Rady Ministrów profesora Kazimierza Bartla stanęły mury Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego powołanego do życia wolą i decyzją pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, aby niezłożony był duch i siła fizyczna narodu. Te słowa, które odczytałem, miały bardzo duży wpływ na przyszłość Polski, ale ta przyszłość, jak Państwo pamiętacie, była dla nas wcale nie taka łatwa. I chciałbym przypomnieć słowa poety Leopolda Staffa, który tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości napisał wiersz. Nie czytam go w całości, tylko we fragmentach, ale chciałbym tym wierszem odnieść się do tego, co nas potem spotkało. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch żywych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia. Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni, co swych zaborców zdumieniem oniemia. Iż tym zwycięża jeno, że się broni. Żadne cię miano nadto nie zaszczycą, co byś nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym można być sobą. 60 lat później, jak Państwo pamiętacie, Polacy śpiewali piosenkę zespołu rockowego Chcemy być sobą. O tym, jak wątłe były te podstawy wolności, niech świadczą fakty, że w czasie II wojny światowej na terenie AWF znajdowały się koszary Luftwaffe, laboratoria, biblioteki i urządzenia sportowe zostały zlikwidowane, a dopiero 8 czerwca 1990 roku Sejm przywrócił uczelni nazwę Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Trudne czasy, które minęły, chciałbym podsumować kilkoma słowami. 100 lat Polską. Chcemy być sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie rektorze. Proszę o przemówienie panią senator Barbarę Borys-Damiecką. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym przede wszystkim złożyć życzenia wszystkim Państwu tu zgromadzonym i wszystkim Polakom, gdziekolwiek by się nie znajdowali na kuli ziemskiej. Chcę życzyć wszystkim nam, żebyśmy mieli poczucie zawsze, że jesteśmy ludźmi wolnymi, jednakowo traktowanymi, ze wszystkimi przywilejami, takimi samymi dla wszystkich, żebyśmy się cieszyli z każdego święta co roku, ale przede wszystkim, żeby nasze najmłodsze pokolenia
zapamiętały, że przypadło nam szczęśliwie żyć w roku, w którym obchodzimy stulecie naszej niepodległości, żebyśmy mogli naszym dzieciom, wnukom, prawnukom przekazywać ten radosny dzień i to, że hymn Polski jest dla nas najważniejszą naszą pieśnią, żebyśmy chcieli słyszeć ten hymn Polski na wszystkich kontynentach. A przede wszystkim, żebyśmy pamiętali, komu zawdzięczamy tę wolność, kto nam tę wolność wywalczył, kto oddał życie za tę wolność i żebyśmy nigdy, nigdy, przenigdy tej wolności nie stracili. Polsce, naszej ojczyźnie, życzę wspaniałych, mądrych, wykształconych, oddanych tej ojczyźnie obywateli, którzy całym sercem i swoim życiem będą dawali świadectwo, że są Polakami bez względu na to, gdzie się znajdują, gdzie mieszkają, jaki wybrali kraj do zamieszkania, żeby Polska w Europie i na świecie była znana, szanowana, poważana, tak jak i Polacy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani senator. Proszę o przemówienie burmistrza dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, pana Tomasza Męcika. Pani senator, szanowny magnificencjo, rektorze, szanowni zgromadzeni. Stoimy dzisiaj przed popiersiem Józefa Piłsudskiego, przed pomnikiem wybitnego dowódcy wojskowego i przenikliwego polityka, który stał się symbolem tego, który wywalczył 100 lat temu niezawisłość Polski. Polska niepodległość przed wybuchem I wojny nie była tematem modnym. Było to marzenie nierzadko postrzegane jako rojenia grupki fantastów. Jednak myśl niepodległościowa podskórnie kiełkowała w polskich głowach i czynach. Walka o Polskę toczyła się bowiem pod różnymi sztandarami. W czasach naszego niebytu każdy jednak krok zbliżał nas do odrodzenia. Walka o niepodległość to nie tylko romantyczna epopeja napoleońska i szwoleżerska szarża Jana Kozietulskiego w wąwozie Samosiery. Strajk uczniowski w pruskiej szkole we wrześniu lub powstańczy czyn zbrojny. To przede wszystkim wielka i mozolna praca u podstaw, budująca w świadomości pokoleń potrzebę budowy nowoczesnego państwa. To w efekcie konsekwentna walka o budowę polityki przychylności wielkich tego świata dla sprawy Polski. Józef Piłsudski nie działał sam. Jego odpowiednikiem po stronie państw alianckich był jego wielki konkurent polityczny Roman Dmowski. W ramach wojsk francuskich o sprawie Polski przypominał dowódca Błękitnej Armii generał Józef Haller. O polskość śląska dopominał się Wojciech Korfanty. Ich aktywność zyskała fundament między innymi dzięki przenikliwym ideom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, założyciela stronnictwa konserwatywnego Hotel Lambert w Paryżu. To dzięki jego pracy wielki polski polityk i kompozytor Ignacy Paderewski, promując w Stanach Zjednoczonych niepodległą Polskę, mógł owocnie odwoływać się do wielkiego dorobku politycznej myśli wolnościowej. Walka o suwerenność toczyła się nie tylko na rozczłonkowanych ziemiach I Rzeczypospolitej. O wolną Polskę walczono, choć często nie wprost bronią, na wszystkich kontynentach. Polska stała się znana w odległym Chile dzięki inżynierowi Ignacemu Domejce. Jej sławę w badaniach polarnych utrwalali Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski. Potęgę paliwową azerskiego Baku budował Witold Zglenicki, obecnie wielki patron polskiej nauki.
Nieobecną na mapach Europy Rzeczpospolitą rozsławiła dwukrotna laureatka Nagrody Nobla z fizyki i chemii Maria Skłodowska-Curie. Były powstaniec listopadowy Antoni Patek założył zaś jedną z najsłynniejszych do dzisiaj firm zegarmistrzowskich, wytwarzających najbardziej skomplikowane czasomierze. Walka o Polskę miała bowiem wiele twarzy. Toczyły ją tysiące istnień nie tylko między Wartą, Wisłą i Bugiem, ale na całym świecie. To dzięki wielu wspaniałym ludziom imię Polski stało się tak znane, że zaczęło wymuszać pytania już nie o podstawowe pojęcie nieznanej Polski, lecz o jej przyszłą naturę i kształt. Konsekwencja w dążeniu do odrodzenia własnego państwa wydała pierwsze owoce. Rewolucyjna Rosja jako pierwsza prawnie unieważniła traktaty rozbiorowe, a prezydent Woodrow Wilson w Kongresie Amerykańskim przedstawił 14 punktów mających być podstawą trwałego pokoju na świecie. Jednym z nich było odzyskanie niepodległości przez Polskę. W ostatnim akordzie dzięki jednomyślnej woli Polska mogła być równoprawnie reprezentowana na konferencji w Paryżu, stając się stroną traktatu wersalskiego. Brak zgody doprowadził do dezintegracji naszego kraju pod koniec XVIII wieku. Wybujałe oczekiwania, ambicje nieustanne właśnie skutkowały na ten czas wymazaniem państwa polskiego z kart dziejowych. Jednak to wola wspólnego dążenia i jasno wytyczony cel po dziesiątkach lat nieistnienia odbudowały Rzeczpospolitą. Pamiętajmy o tej nauce, gdyż dzięki zgodzie powszechnej, mając już wolne państwo, możemy osiągnąć znacznie więcej. Razem. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę o przemówienie prezesa AZS Warszawa, profesora Marka Konopczyńskiego. Pani senator, panie rektorze, panie burmistrzu, szanowni państwo, drodzy zebrani. Dziś mamy szczególny dzień. Dzień, który zapewne w życiu większości nas już się nie powtórzy. Dzień, rocznicę świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale niepodległość nie jest dana raz na zawsze, jest pewnym zadaniem dla nas wszystkich. To zadanie należy kultywować. Być może tak, jak powinno się kultywować miłość. Oznacza to, że powinniśmy się starać za wszelką cenę obdarzać wszystkich szacunkiem. Władza powinna mieć szacunek do ludzi, do podległych. Podlegli powinni mieć szacunek do władz. Niepodległość jest zadaniem, które świetnie wykonali nasi dziadowie, nasi ojcowie, ale również to jest zadanie, które stoi przed młodym pokoleniem Polaków. Młode pokolenie Polaków, patrząc w przyszłość, musi również sięgać pamięcią wstecz i czcić tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Tak jak kultywuje się miłość, jak powinno się kultywować miłość, szacunek do innych ludzi, tak samo powinno kultywować się niepodległość, bo niepodległość, fundamentem niepodległości jest szacunek i miłość. Miłość do ojczyzny, a więc do wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo.